Cześć, mam na imię Mikołaj, Moto 200. Cześć, Kuba, Donut 220. W tej chwili oglądacie wersję filmu z komentarzem. Chcielibyśmy Wam pokazać kilka sytuacji, które ciężko jest zauważyć w tym filmie, jeśli nie jest jego twórcą. No dobra, to może po pierwsze ta piękna czcionka, którą tu widzicie. Postanowiliśmy, co było dla nas wielkim utrudnieniem, że nie zrobimy tego pisząc Arialem, bo jak się okazało, Arial kosztuje $30, a ja chciałem mieć to wszystko legalnie. Tak, dlatego siadłem pewnego dnia do wyszukiwarki znanej powszechnie jako Google, wpisałem darmowe czcionki i wśród wielu różnych ciekawych czcionek znalazłem właśnie tą. A propos, ta scena z Mentosem, nagrywaliśmy jakąś godzinę. Tak, bo kola się nie wylewała, to było głupie. Dużo nazwisk, sporo ludzi, tak naprawdę oni na pewno nie mają pojęcia o tym filmie. Tak, no może poza Nickiem Carltonem, bo on zrobił specjalnie dla nas niektóre animacje. A konkretnie jak potem zobaczycie lecący pocisk i samolot. Te sceny tutaj w ogóle są nagrywane W naleśnikarni, tak. W kuchni naleśnikarni u cioci Norberta, tak, w Kazimierzu. Gościa, który gra dealera broni i tego głównego złego faceta. Tak. I przejście do domu Norberta. On by się nie ucieszył. Oj, chyba nie. Wszystko. Wygląda nam durnie, ale to chyba dobrze. 6-0-1-5-5. Ciekawostka związana z tym numerem. Jest usunięta jedna cyfra. Tak. Bo numer, który tak opowiedział Mikołaj, okazało się, że istnieje. Cześć. Boże, kocham go tutaj w tym momencie. Tak. Ja? A, to ty. A, pierwsza ciekawostka, można zauważyć, że na początku ja mam inną koszulę niż w środku. To miał być specjalny zabieg, średnio wyszedł, bo za mało razy zmieniałem tą koszulę. Kto dzwonił? No. No ja. Pierwszy efekt dźwiękowy w filmie. Z innych ciekawostek, kiedy puszczaliśmy ten film na Unia Film Festival, spora część widowni nie zorientowała się, że gram dwie role. Wiedziałem, że masz damę. A i co jeszcze mogę o tym powiedzieć? To, że generalnie ta scena, tak jak widzicie, to jest zbitek scen kręconych przez dwa różne dni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że te dwa dni są od siebie oddalone o 2 miesiące. Tutaj było widać właśnie zmianę światła. O, tutaj z tyłu leżą nasze rzeczy, w tym mój piękny kask. I nadchodzi. Panowie, chyba nadchodzi jakiś członek Pepsi. Co ty tu robisz, człecze? Chyba cię sformatowały. Tak, to była improwizacja. Tak. O nie, to znowu? O. Strasze ptaki. Panowie, wynalazłem. Jego twarz. Tak, twarz guźca. A cóż to za wynalazek? Klakson. Kolejna improwizacja. Tak, to ostatnia pełna improwizacja. Mieliśmy taką polewę, że strach. Ja. A, ja. Kolejna improwizacja. Mieli powiedzieć tak. Takie różne małe, dziwne, śmieszne rzeczy, które nas śmieszą, resztę niekoniecznie, ale my mieliśmy przy tym zabawę. No to są zabawni ludzie, oni jak coś powiedzą, to w sumie wszyscy się śmieją, więc korzystaliśmy z tego. Cenzura. Przez cały film będzie całe mnóstwo tych cenzur. Tak, tutaj Mikołaj bardzo się napracował. Ja w sumie tylko siedziałem się i obserwowałem. Oj tam, oj tam. Jakby co, to przez ostatnie pół minuty rosło napięcie. Świadczy o tym chociażby idealnie dobrana muzyka. Też legalna. Dokładnie. Znowu zajęło nam nie wiadomo ile dłużej znaleźć legalną muzykę. O tak. Chodźcie panowie, to nie towarzystwo dla nas. O, i tutaj kolejna ciekawostka. Tomek i Guziec zmieniali ton głosu. Pedro mówił naturalnie.
Możesz sobie tylko wyobrazić, jak długo zajęło... Rozmazywanie tła. Tak. No to dlatego, że nie chciałbym się brać każdej tablicy rejestracyjnej osobno. Spada czapeczka prawie, ale... I pierwszy debiut Harego. Tak, jedna z trzech jego ról. Tak. Błędy, które zaraz powiemy, były specjalnie. Tak, to sporo ludzi się nie orientuje w tym. Weź się ogarnij. Zdejm. Chociaż co, od tego pierwszego nie jestem pewien. Wyciąg tę poduszkę. Pomku kontynuuje konwencję robienia błędów. Tak, bo Paweł chyba powiedział niespecjalnie. Dobrze go z nami nie ma, bo by się jeszcze bronił. Ten namiętny głos Pawła. To słuchaj, zrobiło mi się wtedy cieplej, jak on to powiedział. Długo nie stawialiśmy tego efektu dźwiękowego, więc się znalazłem. O, a teraz bardzo ciekawa scena, mianowicie przez cały film nie wykorzystaliśmy ani razu statywu. Tylko wiadro. Dokładnie, to jest scena kręcona na wiadrze. Tam było zgrabne cięcie, którego nie było widać. Kogo zostawiłeś w domu, gdy wychodziłeś? Tak, tajnego agenta. A, i balkon jest na piątym piętrze. Aha, to co mówi w tej chwili Pączek, to też jest nagrywane gdzieś tak parę miesięcy później, po tym, co widzicie. Agent z twojej paśmy, z twojego domu, uciekam z twoim balkonem. Hello! A czego nie pomyślał o tym wcześniej? Cholera. Brzydkie słowo. No nie! Cenzura na logo Acer. A niech wiedzą. O. Chciałbym tak wkładać krawat. Chyba w sumie specjalnie do tego filmu, a kupiłem aparat, który potrafi kręcić w złym tempie. Co jest ciekawe, wszystkie ujęcia kręcone z kamer dedykowanych do kręcenia filmów wyszły tak sobie. A jak już kręciliśmy z tego aparatu, to wyszło ok. Ten aparat był droższy od dwóch kamer razem wziętych. Tak, pochwalmy się bogactwem. Siedlisko. Tani efekt. Siedlisko. Nie wiem, czy ktokolwiek usłyszał słowo siedlisko. Dwa razy nagrywaliśmy i... I wyszło badziewnie. Tak. A, i jakby ktoś się zastanawiał, tam jest icac na kamizelce kuloodpornej, to nic nie znaczy. Dokładnie. Nie próbuj się tutaj pisać jakichś wypracowań. Nie chcę mnie wysadzić! Nie. Musimy działać inny. Kamizelka, która w środku ma drewno. Tę scenę montowałem dwa razy, bo nie wiedzieć czemu pierwszy montaż zupełnie się usunął. W ogóle mieliśmy jakieś nieszczęście do... Do montażu, tak. Tak. O, odbijamy się. W okularach. O, i ten pan po lewej jest straszny. W ogóle ta scena jest zabawna choćby tylko dlatego, że jest tam mnóstwo ludzi, których totalnie nie obchodzi, że w środku idzie jakichś trzech facetów, jeden w kamizelce, nie wiem, ja ubrany jakoś, kto się tak ubiera w sumie? No w sumie nie. A tak z ciekawostek jeszcze, tam z tyłu stoi gość, który gra na skrzypcach, grał barkę i na początku staraliśmy się iść do rytmu barki, ale średnio nam wyszło. A w którejś z tych knajp obok siedział Jacek Wąg? Starszy. Aha. I jeszcze jedna ciekawostka, jest to pierwsza scena nakręcona, która została wykorzystana w filmie. Kochamy to ujęcie. Tak. Broń. Dobrze pan trafi. Broń to dokładnie to, czym handluję. Niech pan spojrzy. Piękny amerykański rewolwer. Piękny raz. Wydaje piękny odgłos, tylko jest. Piękny dwa. Ale nie, pan woli coś innego. Pan woli piękną broń. Piękny trzy. Dobrze, myślę, że oni sami sobie policzą, nie? Fajne jest to, że generalnie Harry wszystko to improwizował. Tak. Wzięliśmy mu po prostu rób swoje i on... No nie wiem, to się samo nakręca. On jest maniakiem broni. On potrafi mówić i mówić i mówić. I najlepsze jest to, że wszystko jest praktycznie kręcone z jednego ujęcia. On się nie zająknął ani razu. Nie, zająknął się raz, ale ciężko to zauważyć. Wiesz co, zająknął się dwa razy, ale udało mi się jakoś to wyrzucić. Podobnie jak udało mi się wyrzucić te wszystkie głosy wrzeszczących dresów. To jak? Co pan chce? Chciałbym kupić broń.
Niech ten weźmie wszystko. Piękny kocyk i po co pieniądze, prawda? Tylko kupno broni. Tak. O, to jest jedna z tych animacji robionych specjalnie dla nas. Dziękujemy ci, Nick. Tak, to zdecydowanie jest samolot, prawda? Tak, szafka. Mhm. Gazetka z MediaMarkt. Otwarte okno. Dokładnie. Dobra, w samolocie jest otwarte okno, wiesz? Brakowało nam tylko klauna na balkonie. Jesteśmy teraz agentami. I patrzcie na Sylwię, patrzcie na Sylwię. Sylwia. Spójrz na nas, Sylwia. Tak. Może angielski. W ogóle jest taka gra związana z Madness Tape, że za każdym razem, kiedy widzi, że ktoś patrzy się w kamerę, pij. Pij dużo. A czyj to głos, no czyj? To jest głos Mietka. O, i tutaj odpowiedź na pytanie. Tutaj wypada zły człowiek i Mona. Tamte dwie rzeczy, które wypadały jeszcze później z samolotu, tak. Bo dużo osób się mnie pytało. Wyskakujące ludki, to generalnie ja je rysowałem, natomiast pączek Kuba był tu konsultantem. Tak, spadochroniarskim. Tyle razy skakałem. O, zamazane logo Acera. Ta poprzednia linia, There are three agent departments, to było właśnie dubbing. Pozdrawiamy Daniela. O, ta scena tutaj była kręcona w Kazimierzu. I powtarzana jakieś 10 razy. To w sumie takie duże nawiązanie do gry Elite Beat Agents, w której trzech ubranych w garniaki agentów tańczyło i naprawiało w ten sposób świat. Takie to przyjemne, ale nikt nie zrozumiał. A ktoś tam zrozumie. Jedyna kwestia, która nie sprawiała problemu Danielowi. A pączek jest czarny. Tak, ja jestem czarny. Podobny, prawda? Człowiek palec. Tak, ja tam stoję. Nie, nie, nie ma tam żadnych ludzi. ID rysowane przez Mikołaja. I mój piękny zegarek, jeszcze z komunii. Mhm. Te sceny są w ogóle kręcone u nas w szkole. A... I... Explosives! Welcome. O, teraz scena kochana albo nienawidzona przez widzów. W sumie jest mocno niepotrzebna. A ja myślę, że jakby wyciąć Daniela, to by było świetnie. To oczywiście żartujemy, podziwiamy Daniela za jego umiejętności taneczne. Tańczy na pewno lepiej od nas dwóch. W ogóle byliśmy, wiesz, wrednymi reżyserami. Ja, był taki dzień, kiedy cały czas się wydzierałem. I był taki dzień, kiedy ja się cały czas wydzierałem. Na szczęście było nas dwóch, więc mogliśmy się uspokajać. Plus minus, yin i yang. Och, ach. To jest oczywiście taki specjalny, artystyczny zabieg, że Żuchwa jest ubrany, że Daniel jest ubrany na biało, a Mikołaj na czarno. Od początku to wymyśliliśmy. Tak. Jezu, czemu on tak to mówi? Nie wiem. Czemu mówi no? Ale mam ten sam kolor skóry co Gabriel, więc czuję się taki latynoski. Tu też nie był użyty statyw, tylko biurko. Gdyby był, chyba była taka grupa na Facebooku, nie używamy statywów. Bylibyśmy pierwsi na pewno. W sumie nie wiem, czy warto to wytykać, ale wytknę. O, tutaj są, na moment się pojawia czarna klatka.
No właśnie, przed chwilą była. No. I słuchajcie, próbowałem się pozbyć tych czarnych klatek, bo złapałem w sumie 4 w całym filmie. 4 klatki na cały film. Tyle, że on się renderuje jakieś... 7 godzin. Tak. I kiedy spróbowałem drugi raz go wyrenderować, to dokładnie w tym samym miejscu były. Nie wiem dlaczego akurat tam się pojawiał, zawsze się pojawiał, niezależnie od formatu niczego. Że musiały zostać. O, i kolejna informacja. Ludzie, którzy nie rozumieją tej sceny, dla ludzi, którzy nie rozumieją tej sceny, to jest niewidzialna walka. Tam są ludzie, tylko ich nie widać, bo mają takie specjalne zegarki, dzięki którym są niewidzialni. Tak. I widzą siebie nawzajem. A to jest Natalii. Tak. Karteczka nie chciała spalać z kolumny, musiała dmuchnąć. Bo przecież będę na ślinę swoją drogą. Naturalny play, bo jesteśmy ekologiczni. Poza tym jak znam Mietkę, chciałby umieścić markę kleju w napisach. Ciekawa scena. Spuszczaliśmy kartki z góry. Tępiej puszczaliśmy od tyłu. Nie wiem, czemu ludziom nie podoba się ta scena. Jest świetna, wystarczy sobie wyobrazić osoby, które w niej biegają. Wiesz, no ludzie czytają coraz mniej książek, oglądają coraz więcej filmów, wyobraźnia działa coraz słabiej i tak to jest. Tam na prawym monitorze jestem tańczący ja w mundurze, tylko ciężko jest to zauważyć. Oho. Childrens, pozdrawiamy uczniów Unii. Jesteś wredny. Ale to prawda, wiele osób się nie obczaiło, chociaż... Większość osób się nie obczaiło, że Childrens jest specjalnie. I że Norbert mówi specjalnie, z takim badziewnym akcentem. Tak, on cały czas mówi w sumie i popełnia błędy. A jeśli się ogląda z napisami i widzi się, że błędy są popełnione w obydwu wersjach, to w sumie człowiek się w pewnym momencie orientuje. A tutaj nie ma dźwięku, ponieważ... No jak można się przyjrzeć, to było KFC i było strasznie głośno i ścieżka dźwiękowa była badziewna, było dużo szumów. A kierownik tego lubelskiego KFC pozwolił nam kręcić, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, naprawdę. I go pozdrawiamy. No, 4 moich ulubionych aktorów w tym filmie. To mi się zawsze kojarzyło z tym momentem ze Shreka 2, kiedy jest ten książę. Tak, i zdejmuje hełm, tak macha włosami. W ogóle, ja myślę, że to on był wzorowany na Pawle. Tak, też tak myślę. Najczęściej powtarzam słowo w filmie, okej. Okay. Drugie to są. Zaczynamy jedną ze scen, która chyba w sumie najbardziej się podoba ludziom. Którą także Mietek musiał składać 2 razy, bo się usunęło. Tak. O Jezu, jak mi się nie chciało. Jak mi się nie chciało. Tak, to była jedna z ostatnich scen tak naprawdę, jakoś tam złożony. Blackface. Oni krzyczą Leroy Jenkins, a to jest bohater jednego z filmików na YouTubie, gracz World of Warcraft. To są żarty z nim związane, są bardzo ciężkie do zrozumienia dla kogoś, kto nie siedzi 12 godzin przed komputerem. Bardzo przepraszamy, ale tłumaczenie tego za dużo by nam daje. Jednak. Oszczędzaliśmy także na sztucznej krwi, wystarczyło dać czerwone ekran. Takie to artystyczne. Chciałem zrobić sztuczną krew. Właśnie, pytanie do widzów. Nie wiecie w ogóle, gdzie ja mogę dostać glukozę? Gdzieś poszukam w Tesco i... syrop glukozowy. Chcieliśmy zrobić krew. No ale dzięki temu, że nie mamy krwi... Niby specjalny zabieg artystyczny. Tak, dzięki temu właśnie film jest do oglądania dla ludzi od lat 7 zwyż. I przepraszam bardzo, tutaj... Kolejny raz pozdrawiamy uczniów Unii. Tak, to jestem ja. Ten, co upadł, to jestem ja. Ale to nie jest gość, który rzuca dynamitem. To jest dostawca pizzy. Po prostu gram 2 role. Jak większość osób w tym filmie. Dobra, nie generalizuj, bo na pewno są dobrzy ludzie w Unii, a... No dobra, bo przepraszam bardzo. Mikołaj ma rację. Pozdrawiamy uczniów Unii, którzy siedzieli jeden rząd za nami w filmie. Może inaczej, to jest
film, który docenią nieliczni. Tak naprawdę to jest film dla niszy, no bo nie okłamujmy się, trzeba pewne podejście do tego mieć. Tak więc jeśli oglądacie ten film i się z niego śmiejecie, jesteście wybrańcami. Głowa Toma. Ha, początek wątku miłosnego. W sumie już nie początek. Bardziej wybuch kulminacyjny. Tak, bo jedna z kilku scen z Sylwią, z kilku niewielu, ale ta, o którą nam od samego początku chodziło, czyli całowanie. No musieliśmy mieć kobietę w filmie, no. Nie z żadnych, naprawdę, nie z żadnych pobudek feministycznych, ani to, że ten, tylko... Musi być w filmie akcji, musi być całowanie. Powinien być też seks, ale no, już odpuściliśmy naszej kochanej parze. To jest żart, którego nikt nie zrozumie. Tak, wymyślony przeze mnie. Jeszcze jedna ciekawa ta scena. Kadr po lewej, on był kręcony tam w jeszcze w grudniu, natomiast ostatni kadr po prawej, zrobiony przez Pawła, to była ostatnia scena nakręcona w filmie 3,5 miesiąca później. Wszystko zostało synchronizowane. A ja jestem skarpetą, bo miałem już długie włosy, bo to było kręcone w styczniu. Krzyk Wilhelma, najpopularniejszy krzyk w Hollywood. Wszyscy kochamy efekty specjalne. I mój badziewny uśmiech. Nie, jak badziewny jest. Jest słodziutki. Tak, prezentuje pełnię swojego uzębienia. O, spójrzcie, czy to nasze klony? Dlaczego jest nas wielu? It's the wrong restaurant. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, w trakcie strzelania Mietkowi parę razy zmieniają się bronie w rękach. Oj. No dobra. No, masz rację. Jak chcecie, to przewincie i przyjrzyjcie się. No muszę, Mietku, masz białe skarpetki. Ale mówiłem ci, że to specjalnie. Jeśli się przyjrzysz, Paweł też ma białe skarpetki. Tak, tylko ja mam czarne, czyli ja się nie nadaję do tego filmu. Tak. A ta scena, którą przynajmniej widzieliście, ma Meg za ręki. Tak naprawdę nakręciliśmy ją tylko dlatego, że zorientowaliśmy się, że nie mam okularów dalej. I że potem nie ma strzelania. Miało być dużo strzelania, nie było i musieliśmy znaleźć powód. A i myślę sobie, że to tak łatwo pobiegać w garniturze, porobić sobie jaja w Kazimierzu, ale chcę powiedzieć, że było wtedy ponad 30 stopni, zero wiatru i było strasznie duszno i mniej więcej w połowie dnia już umieraliśmy i byliśmy mokrzy od potu. Ja nawet nie pamiętam, co tam się stało. No tak, bo mnie tak można powiedzieć, że dostał lekkiego udaru. Biedny. A ja jeszcze biegałem w tej kamizelce. I oczywiście musieliśmy kręcić na słońcu, żeby była jak najlepsza jakość, którą później zniszczyliśmy filtrem. Z tyłu samochód. Tak, z tyłu samochód Matiz, który później zamieni się na Mercedesa. Jeszcze tutaj nie, tu jeszcze nie będzie. Wszyscy ludzie bardzo zainteresowani, co się wtedy działo. Tak. A, i przyjrzyjcie się, ostatni strzał nie będzie w kamizelkę. Kolejny efekt Nicka Carltona. Kolejny pierwszy, jaki odkryliśmy. I Matiz zmienił się w Mercedesa. A tam z tyłu jest sombrero. Nigdy go nie zauważyłem. To jest ten film, że z każdym obejrzeniem widzisz coś nowego. Tak. Jeden z tych. O ile chcesz go oglądać więcej niż jeden raz. O. I tutaj pięści, którymi dostaje Mietek naukowiec, to są moje pięści. Babcia. Babcia, tak. Babcia. O, i tu była zła pięść. Mietek uderzył prawą, ja uderzyłem lewą. O, tam z tyłu idzie ładna pani. It's Mona! Jeśli ktoś ma u siebie film DVD Ghost in the Shell, to spójrz na tego kolesia w okularach z tyłu. Jest identyczny jak Pączek w tym momencie. Bo wszyscy mają w domu film Ghost in the Shell. Tak. Każdy wie, co to za film. Tu też słabo słychać. What? You are Twin Brothers.
W scenariuszu było Brothers. Tak, ale to może nie będziemy tłumaczyć, o co chodziło. Samochód hamuje. Dzięki temu nie musieliśmy cenzurować rejestracji, bo nie wysunęła się cała. Cenzurowanie to była masakra. Ale już to państwo po prawej ocenzurowaliśmy, rozmazaliśmy lekko. Jurek Owsiak. Pączek stwierdził. Tak, to był suchar. Taki kiepski, że musieliśmy dodać perkusję. Tak. Jedyne co mi wyszło w tej scenie to był mój śmiech. Który już nigdy potem już nie miałeś takiego pięknego śmiechu. Tak, nigdy mi już to później nie wyszło. Można powiedzieć, że ten film odzwierciedla szczyt twojej formy. To jest scena, ujęcie kręcone na skuterze. W sumie nie mam pojęcia, jakie to są zabezpieczenia. Pomyślałem, że kolor czerwony jest naszą jedyną słabością. Tak. Czyli drones po raz drugi. To jest profesjonalny aktor. Prosimy go, żeby nam wysłał scenę. I w ciągu 15 minut wysłał ją w trzech innych wersjach. Z tyłu muzyka Mr. Simona. Kocham Mr. Simona. Tak, a ja kocham tą scenę. Hey man! Come on to the party, man! It's awesome! I have to guard this button. Guard? To jest... Okay. To jest urocza scena w sumie, bo tu... Maciek jest taki pocieszny. To jest urocze to, co się dzieje tutaj. How are we going to get past that security? Przesadzony brytyjski akcent. Nie, on wcale nie jest pijany. Ta scena bazuje na żarcie, który już dawno, dawno temu w takim sketchu, który obmyśliłem kiedyś z Harrym. Numer 72 miał pełnić w tym filmie większą rolę. Jednak nie pełnił, bo o tym zapomnieliśmy. Ciekawostka, pneumonia to zapalenie płuc, ale kiedyś ktoś puścił ultradźwięki u nas w szkole i zaczęliśmy z Mikołajem krzyczeć pneumonię i łapać się za głowę i tak nam zostało. O, i tu zmieniało położenie, Maciek po lewej i Maciek po prawej. Ta sama scena wykorzystana z braku lepszej. No ale chyba konwencja pewnego kiczowatego filmu, parodii, który jest pastiszem wszelkich gatunków, na to pozwala. Ach, ile razy powtarzaliśmy tę scenę? Tak, bo Mietkowi wypadała chusteczka. Z butonierki. O, tam z tyłu stoi mój skuter. Nie patrzcie na Sylwię, patrzcie na mój skuter. On jest taki fajny. Pudełko z pizzą jest powtarzającym się motywem, którego nikt nie rozumie. Ja też nie rozumiem motywu pudełka z pizzą. Nikt nie rozumie. Co ciekawe, w tym ujęciu wydaje z siebie tylko jęki. Ewentualnie jakieś dziwne powarkiwania. O, proszę państwa, rozpoczynamy High Definition 720p. Miało być kręcone w Parku Saskim, jednak Norbert się zbuntował. Ach, jego... O, akcent. I thought you will never come. Congratulations for breaking my three... On tu pokazał 5. Security systems. Give me the tape. You want this tape? I want it! Tego też nikt nie zrozumie. Tak, nie będziemy już tłumaczyć. No, możecie poszukać. W sumie... I nos Norberta wysuwający się z lewej strony ekranu. Tak. I jest. W sumie do poprzedniego reference mogę dać wam znak. You want this cake? I want it. I sami już sami sobie szukajcie. Jeszcze można powiedzieć, że w tym czymś był Nicolas Cage. Yes. Nicolas Cage jest spoko. Lubimy Nicolasa Cage'a. I to jest jak Sparta. It's toilet paper! Chudysz. To jest Sparta naszego filmu. To miała być bardzo ładna scena walki na cienie, ale słońce już zachodziło i były wydłużone i nie dało się tego nakręcić, więc została sama walka na umysły. I tu będzie jedno ujęcie, z którego jestem najbardziej dumny. No, pogoda była piękna, ale kręcenie tego to była w ogóle walka z czasem, naprawdę. Już z każdym kolejnym ujęciem słońce było pod innym kątem. O, i teraz pięknie idzie kamera. O, no nie, to jest ujęcie boskie. Tak,
tu niby okulary spadają same z siebie. Widać, że spadają same. Swoją drogą, piękna muzyka. Gregoire Lurm. No jedna z tych na licencji Creative Commons, dzięki czemu mamy licencję na ich wykorzystanie. O. Jakby ktoś nie zrozumiał, tutaj jest słaby punkt złego człowieka. O, a to jest recepta, jak sztucznie wydłużyć film. Trzeba dać jak najwięcej slow motion w jak najgorszej jakości. Chociaż jestem prawie pewien, że przypadkiem nakręciliśmy to w slow motion. Oj, chyba tak. I to bicie serca. W ogóle jeśli poszukujecie jakichś tam dźwięków, to zapraszam na freesound.org, bo też dają na fajnej licencji. Jest naprawdę dużo tego. A odpowiedź na pytanie fanów? Tak, to jest prawdziwy piegusek. Niczym z takiej pięknej, familijnej reklamy. Niczym z Matrixa. Wow. A w tym ujęciu jesteśmy mistrzami, bo powtarza się tak, że w Earl and Virgin jednak umiemy wodzić aparatem za produktami spożywczymi. I wiemy, że chowa to do fartucha laboratoryjnego. Tak. Taki rzut, taki naturalny. I ciasteczko nigdzie nie wypada. Sam zastanawiam się, czy to w ogóle jest fizycznie możliwe. To jest Norbert. Ale skoro złapaliśmy to na taśmie. Na taśmie. Taśma. O Boże, kocham ten efekt. Znaczy, kocham go i jednocześnie nienawidzę. Jest dość wymuszony. W sumie to wygląda na wymuszony. No chodzi o to, że generalnie no, to biuro się jakoś dezintegruje, że wszystko to było tutaj iluzją. Swoją drogą brakuje tutaj pewnej sceny, taka, która by tłumaczyła, dlaczego w sumie wrócił kolor, prawda? Tak, ale nie no, myślę, że można to wpaść, jak ktoś ma troszkę wyobraźni, że pokonaliśmy złego człowieka i tak dalej. Mhm. Swoją drogą, co robił wojskowy generał w mieście agentów? Tego dowiecie się w następnym. O, kolejna scena nie ma. The tape. Powiedział to tak cichutko, że stwierdziliśmy, że wygłuszymy całą scenę. Ale to dobry aktor. Tak, jakby ktoś nie zrozumiał, to on wrócił się po taśmę, której Mikołaj zapomniał. Przepraszam. Tamta scena też była dość sporo powtarzana. Na szczęście tutaj kamera tak się trzęsła, że co musieliśmy tę rejestrację. O, i powiem coś o dubbing modzie, który zaraz się pojawi. Dźwięk normalnie był bardzo słaby, więc stwierdziliśmy, że nagramy dubbing i zaczęliśmy się w międzyczasie wydurniać. I stwierdziliśmy, że ta durna wersja jest lepsza od poprawnej. Stwierdziliśmy, że musimy po prostu zostawić Pawła, bo ktoś musi ginąć. No a jest taki motyw zwykle w ucieczkach korytarzem, że ktoś niestety się wywala i jedna osoba musi wrócić, poświęcając swoje życie. No i to jest taka jakby gra na tym motywie. Ale tutaj błysnę, bo on nie zginął. I nie jest pokazane, jak ginie. Co, chcielibyście, żeby była druga część? Nie, nie będzie, ale... Nie. Chociaż może. Nie! O, i tutaj się parę razy uśmiecham, zaraz zobaczycie, jak będę obracał głowę w tym ujęciu. To jest w ogóle scena kręcona tutaj jest jako jedna z pierwszych, aczkolwiek... Kręcona w odstępie ponad miesiąca, bo część się usunęła. No, można tu nawiązać pewną polemikę, bo nie wiadomo w sensie, czy była pierwsza, czy nie pierwsza. Część jest z drugiego rzutu. Jakby ktoś nie wiedział, to Sylwia się martwi. Jestem chamski w tych chwilach. Zawsze chcę mieć pierwszeństwo. Zawsze ja. O, i to scena, za którą podziwiam Mietka, ponieważ ta cenzura dookoła... No nie wiem, ja bym nie dał rady, jestem zbyt leniwy. O, ta cenzura i tak była dość leniwa. No ja ci mówię, to jest kolej z tylnej okładki Ghost in the Shell, naprawdę. I kolejna ciekawostka, zmieniła się taśma w ciągu całego filmu. Na początku była mała, a później urosła. Zmieniała się niejednokrotnie. Mamy nadzieję, że film wam się podoba, bo dopięliśmy swego. No, po prostu stwierdziliśmy, że będzie to film bez żadnego morału. I żadnego sensu. Tak. I proszę, nie ma żadnego morału. Po prostu nie ma.
teraz trzeba będzie troszkę poczekać, bo będzie jeszcze scena po napisach, bo jako prawdziwi fani Matrixa musieliśmy zamieścić jak najwięcej do niego odniesień i ostatnia scena będzie taka sama jak ostatnia scena w pierwszej części Matrixa. No nie każdy to uwagi. Jak tak sobie podliczaliśmy budżet tego filmu, to wyszło prawie 1000 zł, prawda? No ale składały się na to m.in. te fartuchy laboratoryjne. 1000 zł? Tak, tak. Przy czym no, w ogóle sam aparat. A, no tak, bo jak liczymy aparat, no to tak. To no, z 600. No trochę jednak tego było. Ale mimo wszystko dość tani, mały koszt. No zobaczcie, że spora część jednak była sponsorowana, nie? Tak. Pozdrawiamy tutaj naszych kochanych rodziców, którzy mieli do nas cierpliwość i mieli dla nas pieniądze. Mister Macio 333. Maciek z 92. Podpisywaliśmy się ksywami, chociaż w sumie nie każdy miał taką ksywę, taki nick z YouTube'a. Na przykład Dead City Fat Boy. Człowiek, który pojawia się przez 2 sekundy w filmie. Tak, on jak w walce. Tak samo jak Face. Muzyki jest strasznie dużo, ale jest świetnie dobrana, tu dziękuję Mikołajowi. O, i jest i scena. Kręcona u mnie na osiedlu. Bez ani jednej lekcji muzycznej, jak obsługiwać syntezatory, udało mi się jakoś wydukać swoistą parodię piosenki Rage Against the Machine, Wake Up, jeśli ktoś się zorientował. I dalej napisy. Dziękujemy bardzo, że chcieliście obejrzeć nasz film i że włączyliście wersję z komentarzem. Bo to prawdopodobnie oznacza, że oglądacie go drugi raz. Albo że bardzo się wam nudzi. Ale nawet jak wam się nudzi, to zapewne no, macie koło siebie mnóstwo fajnych rzeczy, nie? W ogóle co wy robicie oglądając jakieś filmy? Nie możecie wyjść na dwór. Zdrowie wam wyjdzie. No, myślę, że tak. Albo możecie nam na przykład zapłacić za płytę. O, coś takiego, no zapraszamy. Generalnie licencja jest taka, że my nie możemy sprzedawać tego filmu za pieniądze, no wszystko musi być za darmo, no ale wiadomo. Jakieś no, dotacje to oczywiście. No, trochę jednak wydaliśmy na ten film. Lista efektów dźwiękowych po prawej ludzie. Którzy oczywiście nic nie wiedzą o tym filmie. Ale nie muszą oni mieć, po to wrzucaj to do internetu, żeby ludzie mogli sobie pobierać. No i dobrze, będziemy kończyć. No to żegnam się z wami, na razie. Cześć.